Minęły 2 tygodnie od pierwszej obrony iglicy. Padał deszcz, niektóre czarnuchy dostawały zyski. Błoto było intensywne, a deszcz gęsty. Czarnuchy zamierzały nas zaatakować na froncie północno-zachodnim i zachodnim. Za 3 godziny miało być ciemno, a czarnuchy kupowały niewidzialną arkę. Wszyscy wiedzieli, że walka będzie ciężka i zacięta. Mój batalion był słaby po ostatniej walce, ale wszyscy wiedzieli, że w nocy jest silny. Joe Biden rozmawiał z Mario Crepin Judas o planie i wiedzieli, że jedynym sposobem na wygraną jest użycie tajnego LAN. Trent był zawieszony na ostatnią walkę z Jenem, a inni błyszczeli w deszczu w pociągu. Mówiono, że do bitwy było 30 minut, wszyscy się przygotowywali, a mnie umieszczono na podczerwieni na czołgu. Byliśmy na 285, na pokładzie czołgu, piliśmy sok Joe's. Nic nie widziałem, nic nie czuliśmy oprócz uderzenia. Zaplątaliśmy się w druty, spierdolili opony generała. Przegrywaliśmy, a błoto było nie do zniesienia. Po 2 godzinach niestrudzonej walki zdobyli iglicę. Przegraliśmy na froncie północno-zachodnim, czarnuchy miały deklarację napisaną najsłabszą czcionką. LAN nie został użyty, ponieważ nie było na niego funduszy.